Zobaczcie, co dzisiaj ukochana zrobiła na obiad. Spaghetti z sosem bolognese i zieleniną. Smakuje rewelacyjnie. Nawet nie zdaję sobie sprawy jak. Na jakąś specjalną okazję, czy to od tak zrobiłaś? Na szybko, bo nie miałam pomysłu dzisiaj na obiad. A wygląda to naprawdę jak takie danie bazowe, wyjściowe. Wygląda, czy smakuje? Nawet wkładkę masz. A co to za wkładka? Serwendą. Mega pyszne. A po obiedzie pyszna kawa i pierniczki. Co robimy, gdzie jedziemy? Na poszukiwania, na ryby, porzucać magnesem, gdzieś nad jezioro. No nie wiem, gdzieś na wycieczkę jakąś. No to gdzieś, ale gdzie? No to jest pytanie. Ty miałeś zadecydować. Wszyscy stoją w korku. Wracając nad morza, my jedziemy nad morze. Pewnie jutro my też tak będziemy stać. Uważaj, bo taki samobójca. Mowa się tym gówniakiem. Dziewczyny, jak podróż? Super! Anka, jak podróż? Ania nam śpiewa głośniej. O proszę. W samej stekli. Cierpliwość jutro stać w tym korku? Nie wiem, mamy Flintstona, to polami pojedziemy. Znajdzie się jakiś objazd. Szukamy parkingu dla nas, może uda nam się gdzieś bliżej tutaj centrum zaparkować, ale przeraża mnie te skupisko ludzi. Sezon, środek lata, stegna. Ogrom ludzi. Mam nadzieję, że pogubią dużo pieniążków. Wtedy nie będę narzekać. Pozdrawiamy ze Stegny. W Stegnie na plaży. Jeszcze na plaży serdecznie ze Stegny. Dotarliśmy na miejsce postoju. Musieliśmy ogarnąć parking płatny leśny. Tylko 35 ziko nas to kosztowało. Ale jakby sprawy finansowe dzisiaj są mniej istotne, bo idziemy zaraz na plażę i wszystko się odbije. Prawda, kochanie? Za Kasiutą. Za Kasiutą. Także będziemy działać, nie? Posiłek regeneracyjny, chlebek z konserwą, ogórek. Siła będzie. Energia potrzebna do poszukiwania. Zawsze musimy nagrywać, jak żre. Gdzie ty żrzesz? Ty jesz, bo też nabierasz energii na poszukiwania. Nie mówi się żrzesz, tylko co jesz. Słyszysz, mama? Nie mówi się, że żresz, tylko co jesz. Nie ty to powiedziałeś. To ja to powiedziałam. To? Nie, ty to. Gdzie ja? No i teraz winnego szukają. A przecież to nie ja powiedziałem. Szanowni nasi widzowie, Hania chciała wam coś powiedzieć. Pozdrawiam ze Stegny. Ciuk, ciuk. Jesteś w Stegnie na pewno? Ciuk, ciuk. Jesteś 100% pewna, że jesteś w Stegnie? Tak. Przyjechaliśmy tylko na lody do Stegny i na rybkę, a dziewczyny oczywiście z wykrywaczami. To jest niemożliwe i niesamowite zarazem. Oliwia, co byś dzisiaj chciała znaleźć? Pieniądze. Mama, co byś dzisiaj chciała znaleźć? Trochę spokoju. Ot, to też jest bardzo ważne. Jest godzina 19, Stegna, niesamowicie. Co tutaj się dzieje? Zobaczcie, ile tu jest ludzi. Oliwia, jak idzie? Oliwia na start ma... 2 złote i kapsel. Wszystko przed tobą. A ty masz coś? Działaj. Ja otwieram swoje zawody od 20 groszy. Co tam moje 20 groszy? Oliwia przychaczyła. 5 zł. Czyli razem masz? 7. To, kochanie, znalazłam. No widzę. Na oko. Widzę właśnie, co masz. Mam nadzieję, że nie będę musiała go nigdy używać. Ale nie w stosunku do mnie. No właśnie mówię, że mam nadzieję, że nie będę musiała go nigdy użyć. Ale jest to prawie do tłuczenia kotletów się nada. Młotek. Młotek. Młotek do wbijania parawanów. Natomiast nam się przyda co? Będziemy schaby tłuc. Tak. Ale ilość ludzi to jest niesamowita, co? Mnie to przeraża. Ja tu się nie mogę odnaleźć w ogóle. No. Tysiące ludzi, a godzina prawie 20. I cały czas stoję i tylko spoglądam na dziewczyny. A dziewczyny się kąpią. Boję się. Czego się boisz? Nie wiem. Tej wody, tego gromu ludzi tutaj.
Jeszcze nigdy nie. A ja się cieszę, bo dużo ludzi, dużo kasy. No tak, jak będą schodzić, to ja się też będę cieszyć. Ale dzisiaj będą schodzić 22, 23. To my rano przyjdziemy tutaj o 5. Amen. Szukamy dalej. Szukamy dalej. Zobacz, ja z jednego dołka przy przymierzaniu. Raziko. No i pięknie. Jest grubo. Z jednego dołka wpada 7 ziko. Oby tak dalej. Stek na morze. Co ty w ogóle sobie czujesz, chodząc tutaj po plaży? Czuję się, jakbym była tutaj nadmorską atrakcją, chodząc z tym wykrywaczem po plaży. Wszyscy się gapią jak na głupią. Jednak i zagadują, a ja tam sobie wolę sama pochodzić w ciszy, w spokoju. Znaczy w ciszy to raczej nie, bo to jest bardzo głośno, ale w spokoju. No dzisiaj jest dużo ludzi, także sama tu nie pochodzisz. Masakra. Atrakcją jesteś, bo ty jesteś atrakcyjną kobietą. Natomiast nie jesteś jakąś taką odtak dziewczyną, tylko detektorystką, która szuka tutaj kasiory i złota. No i może dlatego na mnie krzywo patrzą, bo jeszcze znajdę i im coś i co? Na spokojnie, szukamy. Szukamy dalej. Ściemnia się, ale im bardziej wieczoru, tym więcej wyskakuje. I mamy 2 złote. Kolejne 2 złote. Już mamy gdzieś około 10-9 zł. No to już grubo. Tak. I tutaj. Ale tu mówiłaś, że znalazłaś 20 groszy. To szukaj jeszcze wokoło. 50. Czy 50 groszy. Szukaj wokoło. Bo jak ktoś siedział z kocyka, mu się posypało, będą większe ilości. No właśnie patrzę, bo pokazywało mi przed chwilą. Masz sygnał? Tak, gdzieś tutaj, o. No ja go słyszę. No to jest na wierzchu, zobacz pod setką. Ale tak na wierzchu, nakopałam się. O, tu. O, masz tam, no. Szukaj, 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 szukaj. A ty to widzisz? Ja to widzę cały czas. Serio? Znaczy nie, ja słyszę. O, masz to tam. Tu gdzieś. Co to będzie? Co to będzie? O! O! Grubo! Masz to. Co to jest? 50 groszy. I gratuluję, widzisz? Zawsze jak znajdziesz jedną monetę, to szukaj. A ty już 3 monety tutaj znalazłam. No właśnie o to chodzi. Jak ktoś, wiesz, siedział z kocyka, mu się posypało, to nie tylko jedna moneta, a więcej. No, mamy sukces. Także obszukaj jeszcze wokoło. No, jeszcze sprawdzimy. A po udanych poszukiwaniach udaliśmy się na piwko. Tak kończymy dzisiaj wieczór. Jutro z rana podsumowanie. Nie, podsumowanie zrobimy jak wrócimy z poszukiwań, bo rano idziemy o 6. A dzisiejsze podsumowanie dzisiejszych kantów, to już jest się czym chwalić. To będziemy się chwalić z dzisiaj i z jutrzejszego poranka. No dobra, to okej, to podsumowanie robimy na końcu tego odcinka. Tak jest? Najlepiej. No to zdrówko i powodzenia w jutrzejszych poszukiwaniach. Powodzenia. Dziewczyny sobie jeszcze śpią. Ewelinka niewyspana. Całą noc. Nic nie spało. Tak imprezowali tu wszędzie dookoła. To było straszne, najgorsze noc w moim życiu. Co zaspaliśmy na poszukiwania. Kochanie, ta plaża należy dzisiaj do ciebie. Zobaczymy, zobaczymy. Jest moc w tobie. No, ale dzisiaj nie. To są takie uroki właśnie wakacji, plażowania, także i dzikich parkingów. One rządzą się swoimi nigdy prawami. Więcej. Zawsze jest głośno. Zobacz, mam złotówkę. Złotóweczkę, a jeszcze tutaj na dole też jest sygnał. Zobacz, bez kopania. Co to jest? Złotówka. Druga złotówka. Czyli z jednego miejsca 2 zety. Tak. Może jeszcze coś będzie. Czekaj, zobaczę jeszcze wykrywaczem. Nie widać już. Obczyszczone. I 2 ziko jest. To się nazywa otwarcie poszukiwań. Ktoś płakał jak zguby. No na pewno. Ładny srebrny medalik. Ty to masz farta. Mówisz, że nic nie wychodzi. No teraz można dzień zacząć. Stoimy sobie, Ewelinka mówi, że nic nie wychodzi. Grzebie sobie tutaj w tym miejscu nogą. Mówi same kapsle. Aż tu patrzę, jaki mam, kurczę, medalik. Już z daleka widziałem, jak się cieszysz. Co?
piąteczka. Ma piąteczka i coś tutaj jeszcze ma sygnał. Zejdę trochę, żeby było lepiej widać. A jutro nie będę mogła chodzić. No stopy nadwyrężysz, to tak jest. Jeszcze mi trochę działa. Co, rozładował ci się? No. Szukasz, szukasz, maleńka. Szukasz, szukasz. Poszukiwania na żywo? Nie stresuj mnie. Gdzieś tu było. Co tak długo ci schodziło? Ja to nie ty. Ekspresowo. O, wyskoczyło. 10 groszy. Co myślisz o tych ilościach śmieci, które tu są generowane przez plażowiczów? Zobacz, jedno zejście tylko, a jest tutaj z 20 worków. Ale ile puszek? Dużo piją. I nie tylko. I butelek po piwie. Ale to są, a były po, ty, on faktycznie razem butelki z tyłu. Nie, bo ci z obsługi widziałem butelki wybierali, wiesz. Natomiast zobacz, ta ilość tych śmieci jest po prostu niesamowita. Tylko jedno zejście. I na tym kończymy dzisiejsze poszukiwania. Za gorąco. Trzeba zjeść śniadanie i wypić kawkę. Tak? W oczekiwaniu na śniadanko tak? Dziewczyny grają tak. W co, Hania? W co gracie? W łapki. W łapki. Tak? Kto wygrywa? Tak, tak, tak. Co tak śmierdzi? Bąkolakiem. Kto puścił bąka? Hania czy Oliwia? No ja na pewno nie. Hania. Nie. To nie karakie kota. Śniadanie mistrzów. Zupka chińska dla Hani. Dla Oliwii. Dla Oliwii, przepraszam. Dla nas kanapeczki z serem, z serkiem, pomidorem, no i ulubionym sosem tatarskim. Nowy nabytek Hani, kółko do pływania. Halo dziewczynko z okienka, z kółeczka. Co tam u ciebie? Takie lamoki, buty, sary, kleję sobie dwa browary, trzy browary. Skąd ty to bierzesz? TikToka? Nie. A skąd? Co wymyśliłam? Wymyśliłam sobie. Ciekawoki, puty stary, chleję sobie dwa browary, puty stary. Brygada detektorystów gotowa do zejścia na plażę, na opalanko, a potem poszukiwanie. Ewelinka zakrywa się swoim znaleziskiem, medalikiem. Jest piękny. Pierwszy twój taki w tym sezonie. Także pogratulować. Dzięki, dzięki. Uczucie niesamowite, bo widzę, że go właśnie cały czas przerzucasz, dotykasz. Hania, oczywiście kąpiele wodne, obowiązkowo nad morzem. Oliwia też skorzystała z kąpieli wodnych i bawią się z Hanią. A my się relaksujemy. Opalamy się. Obserwujemy dziewczyny. Bo za niedługo wyjazd do domku. A szkoda. Niedługo znowu przejdziemy. Już następny weekend. Dokładnie. Ostatnie spojrzenie nad wodę, pomachajcie. Niech oni nam machają. Może i coś tu jest, ale musiałoby nam pomachać tysiące plażowiczów. A teraz najważniejsze. Podsumowanie naszego wyjazdu. Zobaczcie, ile zabraliśmy kasy i co jeszcze znaleźliśmy. Piąteczka. Nasz stół naszego majątku. Dziewczyny liczą. I to dokładnie liczcie. 50 zł z piątek. 5 dyszek. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. Czyli razem ile już mamy? 50 i 16, tak? Weź! 76. 10, 20, 30, 40, 50. 50. 60. 60. 70. 70. 80. 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 91, 92, 93. Nie przeszkadzaj mi! Nie przeszkadzam. 94.
96 zł gdzieś. No i przede wszystkim 95, 96, mhm. No a 97 zł. 97 zł. Oliwia znalazła prawie 3 dyszki, także gratulujemy. A jak uczucia i w ogóle, znaczy uczucia, no a jak Oliwia znalazła 30 zł. Jak samopoczucie podczas poszukiwań? Super, tylko że bardzo dużo ludzi było. No było, no bardzo dużo, także nie mogliśmy wczoraj za bardzo pochodzić. Ewelinka zadowolona z poszukiwań? Zadowolona, bo zobacz co znalazłam. No właśnie, nie pochwaliłaś się jeszcze. Chwaliłam się wcześniej. No wcześniej, no tak, ale tutaj na podsumowaniu, nie? No i jeszcze też wiadereczko dla Hani. Hania, a ty co znalazłaś dzisiaj? Hania nic nie znalazła, coś ma nerwa. Jak zawsze, no. Jak nie jest, jakby chciała. Także pieniążki włożymy do skarbonki. Do skarbonki. Hania, wkładaj do skarbonki. Chodziliśmy ogólnie z 5-6 godzin. Prawie stówka wyrwana z piasku na plaży w Stegnie. Dodatkowo medalik i jakieś tam pierdołki, które też Wam nie pokazywaliśmy. Oczywiście kupa kapsli, zrywek i innych też śmieci, które od razu trafiały w kontenery, które stoją przy wejściach. Także nie jest źle. Wracamy do domu i zajechaliśmy bezpiecznie pod nasz domek. Mnie tyłek boli. Od czego? Od tego siedzenia. Jeszcze trzeba wypakować tylko to, co zostało. No oczywiście lodówkę z żarciem. Materac się przebił, pójdzie na śmieci. Trzeba kupić nowy. I co jeszcze trzeba kupić? A coś trzeba? Oczywiście. Co? Nowy materac. A, no to tak. A i butle z gazem. A, butle z gazem. Chodźmy już. No to idziemy. My już się rozpakowaliśmy, jesteśmy w domku. Wykąpaliśmy się, zjedliśmy kolację. Jesteśmy oczywiście wymęczeni, no bo nie spaliśmy praktycznie całą noc, zwłaszcza Ewelinka. Ja tam jakoś sobie pospałem. No ja nie. Także Ewelinkę tutaj trzeba położyć zaraz do spania. No i co? Będziemy z Wami się żegnać. Dziękujemy Wam za obejrzenie naszego filmiku. Chcieliśmy również zachęcić Was, żebyście subskrybowali nasz kanał. Pomoże to w rozwoju naszego kanału, ale też nas w jakiś sposób zmotywuje. Coś jeszcze chciałaś dodać? Tak, że jest Was coraz więcej u nas na kanale, więc działajcie, subskrybujcie, komentujcie, w miarę możliwości zawsze odpisujemy na komentarze. Serdecznie dziękujemy i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Żegna Was Krzysztof i Ewelinka. Do zobaczenia. Do zobaczenia.